że jest jakaś szansa, żeby ta zagrał drużynę Jogurt. Teraz z Ekobrusami widzicie, że jest średnia, jeszcze też mnie zaczyna drażnić. Jakieś 300 koła za to. Jak myślisz, który tym będzie lepszy? Nowy Tintaza czy Virtus Pro? Stronka Gemdom. Na stronce Gemdom wchodzisz w zakładkę polecenia, wpisujesz kod Polski i Ty i odbierasz darmowe 500 końców. Link do strony w opisie. Teraz z Ekobrusami widzicie, że jest średnia, jeszcze też mnie zaczyna drażnić. Bo ten, więc słuchajcie. To nie jest takie proste oczywiście. Wszystko, ale no. Zobaczymy. No, na razie Izakoborsy grają cały czas, wiecie, no, cały czas mają szansę, żeby pokazać, z jakiej gliny są ulepieni. Ja liczę, że tak będzie właśnie, bo to jest dla mnie najlepsza opcja tak naprawdę, żeby Izakoborsy zaczęły grać, żeby zaczęli wygrywać. To jest dla mnie najfajniejsza opcja w takim składzie. Najchętniej nie byłbym żadnej zmian w składzie. Już, nie? Ale nie byłbym żadnej drużyny. A to ja w sumie nie biorę tego rodzeństwa chyba questu. Będą zmiany w Izakoborsy. Nie, na razie, bo tak jak mówię, słuchajcie, na razie nie ma żadnych zmian. Chłopaki grają cały czas razem. Kowal, ale nie mają jak przenieść Venatolis, wiesz, bo tam zawodnicy mają kontrakty i tam są gigantyczne kwoty wykupnego, wiesz, to jest mało opłacalny biznes, ci powiem. Musiałbym pewnie zapłacić jakieś 300 koła za to, żeby taką drużynę na przykład móc wykupić, więc to jest, wiesz, to jest kompletny bezsens. A tym bardziej, że wiesz, że Venatolis no gra fajnie, fajnie, że się awansowali, kurczę, mega fajnie zresztą, ale... Ale wiesz, ale z drugiej strony, no to Venatolis jest drużyna, która od roku w ogóle miała przestać istnieć, drużyna, która od roku ma problemy z ludźmi. Wiecie, i to też tak ciężko inwestować w drużynę, która nie wiadomo właściwie co z ich przyszłością, czy to będzie pasowało, czy nie. Więc to jest taki bezsensowny wykup, mi się wydaje, nie? Wiecie, gdybym mógł ich wziąć za darmo, prawdopodobnie bym tak zrobił, bo chciałbym mieć drużynę, która już osiąga wyniki, nie? Tacy czpery są wolni wyciągać jakieś kieszeni grosze i kontrakty, no przecież. I to jest skomplikowana sprawa, nie? Bo jeżeli teraz zarabiał ponad 20 tysięcy dolarów miesięcznie za grę w Virtus Pro, to powiedz mi, jak ja mam podejść do niego, spojrzeć mu w oczy i powiedzieć mu, ty teraz nie chciałbyś u mnie grać za 5 tysięcy złotych? Wiesz, to... Wiesz, ja naprawdę, wiecie, ja Tazowi mega kibicuję. Myślę, że zbuduję coś bardzo fajnego. Jestem mega ciekawy, kurczę, jak to będzie. Przyznam szczerze, bo może zbudować naprawdę bardzo fajny, taki naprawdę mocny polski super team złożony z talentów, których Taz będzie ogarniał i to będzie bardzo fajne, tylko obawiam się, że na to mnie na razie nie stać, nie? Lepsze za 5k niż nic. Znaczy ja wiem, znaczy to nie chodzi o to, że lepsze za 5k niż nic, tylko myślę, że Taz dostanie dużo lepsze oferty niż ja bym był w stanie tą ofertę dać, tak? Myślę, że Taz dostanie oferty od różnych organizacji. Myślę, że jak on zbierze sobie drużynkę, to być może dostanie oferty z organizacji międzynarodowych, nie? Czyli dla mnie to byłoby mega fajne, gdyby taki Taz chciał coś takiego zrobić, ale wydaje mi się, że na to nie ma szans po prostu. Myślę, że Taz myśli o polskim teamie, tak. Myślę, że Taz będzie chciał zabrać polską ekipę, bo Taz to jest gościu, dla którego Polska chyba zawsze była ważna w tym wszystkim, więc tak mi się wydaje, że Taz będzie chciał robić polską drużynę, wiesz? Że jest taka szansa, żeby Taz zagrał drużynę Jogurt, co myślę, że bardzo mała jest szansa taka. Jak myślisz, który team będzie lepszy? Nowy team Taza czy Virtus Pro? Kto na tym lepiej wyjdzie? Myślisz? No. Nie, no mi się wydaje, że Virtus Pro. Tak? No, ale... Taz... Tylko nie wiadomo, gdzie Taz dołączy, tak? Nie wiadomo. Właśnie, więc... Ale to nie musi być koniecznie polski team w sumie, nie? Nie, znaczy to... team będzie polski moim zdaniem, ale organizacja może być z zagranicy. Myślisz, że będzie polski team? Tak, jestem ale... przekonany o tym. Ale jak będzie polski team, to... No nie wiem, kurde. Nie, widzisz, no Taz to jest taki gościu, który zawsze reprezentował Polskę i wiesz, i w ogóle. Mi się wydaje, że on by chciał polską drużynę złożyć. Z tego. Tylko z kim by złożył, no? No... Nie wiem. No teraz wiesz, jest tyle możliwości różnych tak naprawdę, no wiesz, ja myślę, że każdy by chciał zgrać Tazem na przykład. Teraz... Z Kinguinów na przykład, nie? Teraz... Myślę, że wolę grać... Wolę grać z Tazem, czy wolę grać z Mutilisem i z Foxem? Spero tym... Nie, jest w Kinguin cały czas. Wiesz, on jest tam rezerwowym zawodnikiem. No, ale to dzieje. Nie jest taki kurde. No w sumie bym mógł do tego... Z nami coś skleić, nie? No, też tak myślę właśnie, no. Czekam cały czas właśnie, aż się odezwie, ale... się nie odzywa coś, wiesz? Dobra, nie wiem. Może my musimy się odezwać najpierw. Nie no, teraz nie idzie do Face przecież. Face nie ma do niego miejsca zupełnie, przecież to jest Carrigan. Który super swoje drużyny przecież prowadzi. Więc czemu miałby tam mieć Taz? I tak, chciałbym takie robić częściej takie turnieje w Fortnite'a, ale na razie wiesz, nie z możliwościami. Może teraz jakoś skontaktuję z twórcami gry i może będzie taka opcja, bo to jest kurde mega fajne robienie takich turniejów dla widzów, nie?